Najrzadsze lotnie przyjęły się na kanale naprawdę niesamowicie. Dlatego dzisiaj wracam znowu z nowym odcinkiem o najrzadszych kill-offach Fortnite Battle Royale. Ja jestem Rogalik i serdecznie zapraszam was do oglądania. Ale zanim, giveaway na 1000 fałdolców, wystarczy zostawić łapkę w górę, jakikolwiek komentarz i subskrypcję z dzwoneczkiem, a ja lecę sobie do materiału. Wyniki oczywiście macie na grupce, link w opisie. Pioma! Pierwszy kill-off uplasowany na numerze 5 w dzisiejszym materiale to kill-off Power Grip, czyli ekskluzywny kill-off dla chińskiej wersji Fortnite'a. Jak go zdobyć? W Europie jest on niemożliwy do zdobycia ze względu na to, że chiński klient Fortnite Battle Royale ma swojego klienta, nie jest on logowany przez Epic Games. Ale jeżeli chcielibyśmy założyć sobie konto w Chinach, musielibyśmy oglądać ponad 1,5 godziny streama, na których są transmitowane oficjalne transmisje od Fortnite Battle Royale i wtedy moglibyśmy się go zdobyć. Kill-off prezentuje się naprawdę niesamowicie w odcieniach żółtego i czarnego. Ja osobiście chciałbym go mieć na swoim koncie, a wy oczywiście możecie dać znać w komentarzu, czy również chcielibyście taki kill-off na swoim koncie posiadać. Drugi już kill-off w dzisiejszym materiale to Pointer, czyli drugi ekskluzywny kill-off na chińską wersję Fortnite Battle Royale. Chińczycy mają troszeczkę lepiej niż my, dostają dużo darmowych rzeczy. Tak samo ten kill-off był również darmowy. Można go było dostać za oglądanie oficjalnego streama, na którym były transmitowane rozgrywki Fortnite Battle Royale w Chinach, a i wygląda on moim zdaniem naprawdę niesamowicie. Taki kill-off według mnie przydałby się na europejską wersję Fortnite'a, bo taka strzałeczka myślę, że jest dosyć charakterystyczna dla Fortnite Battle Royale nawet w Europie i wydaje mi się, że fajnie by było taki kill-off po prostu w swoim ekwipunku posiadać. Na ten moment tylko deweloperzy Fortnite mogą go posiadać w Europie, no ale cóż, kto bogatemu zabroni. Kolejny już w dzisiejszym materiale kill-off dostępny tym razem na wersji europejskiej to Pot O Gold, czyli kill-off koniczynka zakończony tęczą z garnuszkiem, czyli tęcza, skarb, zwykła symbolika. Był on dostępny 17 marca w sklepie Fortnite Battle Royale, okraszał on Dzień Świętego Patryka. Co najśmieszniejsze, ja mam na imię Patryk i tego kill-offa sobie po prostu nie kupiłem. Nie wiem dlaczego. Jest on naprawdę bardzo fajny. Swoją drogą, takiego kill-offa posiada naprawdę bardzo mało osób ze względu na to, że był on dostępny tylko jeden dzień w sklepie Fortnite Battle Royale, a wydaje mi się, że jest on naprawdę fajny. Dajcie znać w komentarzu, czy posiadacie taki kill-off. Ja osobiście chciałbym go mieć na swoim koncie w Fortnite. Kolejny już kill-off, który absolutnie musiał znaleźć się w dzisiejszym zestawieniu, to Riders Revenge. Jest to kill-off, który był dostępny tylko w pierwszym sezonie Fortnite Battle Royale i prawdopodobnie już nigdy nie będzie dostępny. Żeby go kupić, trzeba było wbić 45 poziom w sezonie pierwszym Fortnite Battle Royale, a do tego przeznaczyć na niego 500 fałdolców. Wtedy było to bardzo dużo, ponieważ za wszystkie itemy można było tymi fałdolcami płacić, a wielu graczy wolało kupić sobie po prostu skina zamiast jakiegokolwiek kill-offu. Tego kill-offa używają naprawdę znakomici gracze i gracze, którzy grali od pierwszego sezonu naprawdę bardzo dobrze. Wiedzieli, że ten kill-off będzie sporo warty i dlatego go kupili. Naprawdę bardzo fajny kill-off, według mnie taki rarytasik chciałbym mieć w swoim ekwipunku, a ty w komentarzu możesz napisać, czy taki kill-off osobiście tobie się podoba, czy też nie. I ostatni już na dzisiaj kill-off to według mnie jeden z najlepszych kill-offów w całej grze, który osobiście ja posiadam w swoim ekwipunku. Jest to kill-off AC/DC osiągany za karnet bojowy w sezonie drugim. Tak, ja grałem od pierwszego sezonu Fortnite Battle Royale, dlatego taki karnet posiadam. Ten kill-off był on pierwszym animowanym kill-offem wprowadzonym do gry i do tej pory jest on strasznie rary. Prawdopodobnie nie będzie można go już kupić w grze do samego końca i wydaje mi się, że jest to naprawdę spoko dla użytkowników, którzy grali od samego początku w grę Fortnite Battle Royale. Dotyczy się to również Czarnego Rycerza i innych kill-offów dodanych w pierwszym, drugim, trzecim czy czwartym sezonie Fortnite Battle Royale. Są one dosyć rzadkie. Pamiętaj, że jeżeli nie wiedziałeś o którymś kill-offie w Fortnite, z tego materiału zostaw łapkę w górę dla motywacji, subskrypcję z dzwoneczkiem i jakikolwiek komentarz. Dzięki wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że się widzimy. Piona, no i cześć!